Tylko trzej apostołowie zostali wybrani przez Jezusa na tabor i otrzymali objawienie tajemnicy Boga jako Ojca. Jezusa Chrystusa traktowali tak jak Mojżesza i Eliasza, a więc proroka. Z obłoku usłyszeli słowa Ojca: oto mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Jego. Nie Mojżesza. Jego. Nie Eliasza. Jego. Tajemnica i usta ich zamknięte milczeniem aż do zmartwychwstania Jezusa. Powtarzam, tylko trzej apostołowie, Jan, Jakub i Piotr, pozostali, nie należą do tej grupy. Ta trójka otrzymała wyjątkowo wielką łaskę. Pozostali apostołowie nigdy w niej nie uczestniczyli. Ilu z nas należy do wtajemniczonych? Ilu z nas przeżyło swój tabor? Ilu z nas zna Jezusa jako Syna Bożego? A ilu traktuje Go tylko jako proroka? Ilu z nas jest przy ołtarzu, dlatego że tu jest wtajemniczenie z góry tabor? Poznanie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziś wobec czekającej nas wojny to wtajemniczenie jest najważniejsze. Trzeba bowiem przeżyć kolejne i to tylko przez tych, którzy są wtajemniczeni, jak Piotr, Jakub i Jan. Trzeba przeżyć kolejne wtajemniczenie w Getsemani. Wtedy Jezus był kilka godzin przed swoją wojną, bo już kohorta żołnierzy wędrowała, aby go aresztować i zamordować, i to publicznie. Zgodnie z prawem wojny, w której giną niewinni. O tym wtajemniczeniu rozmawiał Jezus z Mojżeszem i Eliasem. Czy jesteśmy gotowi na to drugie wtajemniczenie? Ani Piotr, ani Jan, ani Jakub nie byli gotowi. Przeżyli wojnę z Jezusem. Jakub za 2, może 3 lata przeżył swoją wojnę. Ginie jako męczennik. Piotr za 30 lat, a Jan za blisko 70 lat. Ilu z nas jest gotowych na to wtajemniczenie, które jest przed nami? Termin wojny wymierzonej w nas i we mnie jest tajemnicą. Wpierw trzeba wypełnić zadania, jakie nam Ojciec zlecił, by w pokoju powiedzieć, że wykonało się. Trzeba
ten pierwszy stopień wtajemniczenia, poznania Boga jako mojego Ojca i Jezusa jako mego brata i Zbawiciela. Trzeba być przygotowanym do wejścia na drugi stopień, czyli przejścia z Jezusem tego uderzenia, jakie jest programowo przygotowane w każdego z nas. Jeśli przejdziemy przez te stopnie wtajemniczenia, spotkamy się oko w oko z Bogiem, naszym Ojcem, z Jezusem jako bratem i Zbawicielem. Prosimy Ojca o łaskę postawienia tych kroków wtajemniczenia. Wtajemniczenie na taborze. Poznanie przez miłość Boga Trójcy Jedynego. Wtajemniczenie w Ogrodzie Oliwnym. Metody zła. Wtajemniczenie na Golgocie. A wtedy przed nami otworzy się czwarte wtajemniczenie w nasze zmartwychwstanie. Tym się różnimy od wszystkich ludzi niewierzących i tak przeżywamy w tym roku Wielki Post. Jest on czasem wtajemniczenia. Wojna to wtajemniczenie w cierpienie i metody zła. Objawił nam to Jezus w Getsemani i na Golgocie. Ponieważ Jezus, skoro go wybrałem jako mojego mistrza, jest już w dużej mierze tym, który mnie wtajemniczył w bogactwo taboru, czyli miłości Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obłok, jaki ogarnął trzech apostołów, to objawienie tej trzeciej osoby boskiej. Dzięki temu objawieniu Jezus mnie wprowadził w Getsemani, a więc odsłonił mi, i to wyjątkowo precyzyjnie, metody zła i programy, jakie są do zrealizowania w najbliższych tygodniach i najbliższych latach. Teraz wprowadza tajemnicę Golgoty, a moje życie osobiście zamieniam w dziękczynienie, bo w to wtajemniczenie usuwa lęk i daje gotowość wejścia tak w tajemnicę śmierci, jak i zmartwychwstania. To jest moje świadectwo wiary w Jezusa, który jest moim mistrzem, przyjacielem i zbawcą. Teraz przeżywam godzinę dziękczynienia przy tym ołtarzu i zamierzam zamienić to dziękczynienie w głośne wołanie do Ojca, aby każdy z was dobrowolnie zgodził się na to wtajemniczenie, jakie jest przed nami. Niech Chrystusowy pokój promieniuje przez was na każdego, kogo spotkacie. Niech to spotkanie będzie jego i waszym szczęściem. Spotkanie z wami w świecie wiary jest moim szczęściem. Jestem z wami na tym taborze
przy tym ołtarzu ponad 50 lat. A więc coraz bliżej czasów tajemniczenia, jaki przeżył na ziemi Jan Apostoł. Wiara w Jezusa to pokój i szczęście. I pragnę, abyście opuścili tą świątynię, wypełnieni tym pokojem i szczęściem. I abyście byli świadkami tych dwóch wielkich wartości w każdej godzinie życia.